Jest z nami w studiu student dziennikarstwa, dziennikarz i miłośnik historii Marek Teller. Cześć Marku. Cześć. I jak co tydzień rozmawiamy sobie z Markiem o tym, co w historii piszczy, a dzisiaj piszczy aż po prostu, aż huczy w tej historii, ponieważ Marek dokonał odkrycia, że celebrytka z dwudziestolecia międzywojennego, Ina Benita, tak naprawdę nie zginęła w roku 45 w kanałach razem ze swoim dzieckiem, tylko 40 jeszcze lat żyła na tym świecie i założyła kolejną rodzinę na innym kontynencie. Ale zacznijmy od początku. Kim właściwa, właściwie była Ina Benita, dla tych, którzy o niej nie słyszeli? Ina Benita była przedwojenną aktorką, zagrała w kilkunastu polskich filmach, potem w czasie, w czasie wojny grała w teatrach jawnych, czyli tych kontrolowanych przez Niemców, teatrach, że tak powiem, zasłynęła. Romansem z oficerem Wehrmachtu, i za to też trafiła na Pawiak, gdzie urodziła synka. Który też, jak się okazuje, nie wiadomo, czy był właśnie synem oficera Wehrmachtu, czy też po prostu był synem Niemca, który w ogóle nie, nie działał w wojnie, także nie, nie angażował się w żadne działania wojenne. No i potem została z pawiaka zwolniona w przeddzień powstania i według dotychczasowych informacji, które jeszcze przed, 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 przez kolejne poprzed, przez poprzednie lata mogliśmy przeczytać ona. Zginęła właśnie w kanałach w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku we wrześniu, na przełomie pod koniec sierpnia, a tymczasem się okazuje, że jednak nie zginęła, przeżyła, zmarła 40 lat później. Mamy już dokumenty, mamy świadectwa, mamy wszystkie wskazówki, które wskazują, że przeżyła. Czyli mamy prawda przełom sierpnia-września 1944 roku. Wszyscy myślą, że Ina Bejta zginęła. To w takim razie, co się stało z nią? Tuż po tym powstaniu. Jak to Przeszła wyglądało? przez obóz w Pruszkowie, podobno zostawiła dziecko pod opieką państwa Grzesików. To jest właśnie informacja z biografii Piotra Gack biografii Inny Benity autorstwa Piotra Gacka, która się niedawno ukazała. Na tym, na tym ta opowieść się kończyła, na tym, że właśnie dziecko zostało oddane rodzinie Grzesików, można powiedzieć na wychowanie, bo ono trafiło podobno jakimś zbiegiem okoliczności do sierocińca. Tam y, potem wzięła je rodzina Grzesików na wychowanie i. W pewnym momencie przyjechał po kilku miesiącach mężczyzna po to dziecko, prawdopodobnie Hans Pasz, który był, był jego ojcem lub. Uważał się za jego ojca i on właśnie zabrał je do matki, czyli Inny Benity, która już potem wspólnie yy, rodzina osiadła w Rumspringe, wcześniej jeszcze w niektórych miejscowościach właśnie w Dolnej Saksonii. Czy to było szczęśliwe życie tej rodziny w tej Saksonii, czy wydarzył się tam jakiś dramat? Ono było krótko szczęśliwe, bo yy, właśnie Ina ze swoim mężem już, yy, znaczy najpierw partnerem Hansem Paszem, yy, tam właśnie pojawiła się w kwietniu 45 w Hohe Gais, w międzyczasie jeszcze już była w ciąży, wiadomo, że była już wtedy w ciąży, urodziła w czerwcu w Duderstadt w szpitalu córkę Rite Anne, która podobno zmarła po trzech dniach, a to też nie wiadomo, bo w wypisie ze szpitala nie ma informacji o śmierci dziecka, nie ma w ogóle informacji o dziecku. Ono mogło tam w ogóle zostać, to, ale to już jest zupełnie jeszcze inna na marginesie historia. No i potem w ślub wzięli właśnie Paszowie, zamieszkali w Rumspringe, no i tam wydarzył się dramat w listopadzie. Y, Hans został zamordowany, bo tam przebywały różne, różne osoby z różnych, y, różnych państw, które właśnie były uchodźcami po wojnie, i tam został napadnięty przez Ukraińców właśnie Hans i, i, zamordowany bodajże 15 listopada 1945 roku i ciała nie można było znaleźć, nikt nie wiedział co się stało i na szukała swojego męża, w ogóle przez kilka miesięcy szła po prostu z wioski do wioski, z chałupy do chałupy pytać gdzie ten mąż, co się z nim stało, czy wiedzą w ogóle co się stało. W lutym 1946 roku to ciało zostało odnalezione. No i Ina znalazła ciało, zarejestrowała jakby informację o śmierci męża, kiedy, jak to się stało, sprawcy zostali zamknięci, a Ina z dzieckiem zniknęła i na tym jakby kończy się ta niemiecka opowieść, a co się było, dalej działo to... Ujawni nam rąbka tajemnicy przed przerwą. Co, gdzie, gdzie, ona swoje kroki dalej pokierowała? Było tam na pewno Francja, Algieria, Maroko i Stany Zjednoczone, ale to za chwilę więcej. O, o tym za chwilę naszym gościem jest Marek Teler, zostańcie z nami. Wracamy do rozmowy o Inie Benicie. Jest z nami Mark. Rek. Marku, powiedz nam: skończyliśmy na etapie niemieckim historii, i ona wywędrowała potem, owa Ina, do Francji. Tak, wiemy już, że, że trafiła we, do Francji. Nie wiemy dokładnie, co tam się działo, cały czas to ustalamy, ale wiemy, że dziecko Iny, czyli właśnie Tadeusz, ten synek, który urodził się na Pawiaku, on został przez Inę gdzieś około właśnie 47, czyli mniej więcej rok po śmierci pewnie męża, e, rok lub półtora roku, został zostawiony w klasztorze sacré cœur w którym w ogóle Ina spędziła swoje młode lata, najmłodsze lata tam się uczyła, w tym właśnie klasztorze i tam zostawiła go pod opieką zakonnic i na trzy lata wywędrowała. Nie wiadomo do końca, co się z nią wtedy działo. Wiadomo jedynie, że poznała Loida Sk Sk Skadera, Lloyda Skadera, który był ojcem jej kolejnego dziecka. Czy to już jest trzeci partner? To jest już w ogóle czwarty mąż. Czwarty, <noise> czwarty mąż i dzieci, przepraszam. Było Trzecie. dziecko urodzone na Pawiaku, było dziecko urodzone w Które Niemczech. Które prawdopodobnie zmarło i teraz pojawiło się kolejne 25 lipca 1950 roku w Nicei, bo to dokładnie Dokumenty potwierdzają i urodziła syna Johna, Johna Skadera, którym właśnie przybyła do tego klasztoru gdzieś pewnie pod koniec lata i powiedziała Tadeuszowi, że to jest twój braciszek i już odtąd będziemy razem. Nie wiadomo, czy chciała może przepracować jakoś wewnętrznie tę tragedię, która się wydarzyła, te, te lata wojenne, może sądziła, że się nie, nie będzie w stanie opiekować tym dzieckiem odpowiednio. No ale w końcu udało im się jakoś przezwyciężyć te wszystkie przeszkody. No i we Francji prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przebywali, a potem kolejne. Miejsca, które odwiedzali, no to była Algeria i Maroko. I wiemy na przykład, że w Maroku Ina pracowała jako entertainer, czyli tak zwany komik, może, może właśnie wróciła też do swoich korzeni, bo zaczynała jako artystka rewiowa. Więc gdzieś tam może występowała w jakichś klubach, teatrach. I co ciekawe, rodzina Iny, właśnie która mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, miała w swoim posiadaniu lampy z pałacu księcia Maroka. Czyli być może nawet był tam wątek właśnie księcia Maroka, przed którym być może Ina tam występowała. I tak to życie się potoczyło, i potem po pobycie właśnie w Maroku, potem przez pewien czas byli w Algierii. No i w końcu zawędrowali do Stanów Zjednoczonych. A rozumiem, że cały czas był z nią ten mąż, którego poznała we Francji, oraz dwóch synów: jeden tego męża, a drugi z poprzedniego męża. Tak, i on go usynowił, dał mu nazwisko Skader, i teraz dlatego właśnie się nazywa Ted, czyli Tadeusz Skader. No i oni bardzo się kochali, i na bardzo kochała tego swojego męża, który był lotnikiem, żołnierzem, i bardzo przeżyła też jego śmierć, bo kiedy znaczy, może nie będę uprzedzać faktów. Najpierw właśnie byli w tej Algierii, i potem w Maroku. I z Maroka do Stanów Tam. Zjednoczonych. Tam mieszkali przez pewien czas w New Mexico, potem w Middletown i w, właśnie w 64 roku Ina Benita została wdową. Znowu? B została tak. po raz kolejny. I jedna kobieta, naprawdę. Jedna nie kobieta, czwarty jej. mąż, e drugi zmarły. Trzecie, trójka w sumie dzieci, ale to jeszcze nie koniec tej historii. Marek Teller jest naszym gościem. Zostańcie z nami. Na naszej antenie Marek Teller, który opowiada prawdziwą historię Iny Benity, czyli polskiej artystki, aktorki, której wszyscy myśleli, że zginęła pod koniec II wojny światowej, a tak naprawdę wyemigrowała jeszcze przez Algierię, Maroko do Stanów Zjednoczonych ze swoim czwartym mężem. I do tego momentu tej historii dotarliśmy, że mąż w latach 60 umiera. I co dzieje się dalej? No i właśnie, Ina mieszkała w Middletown w Pensylwanii, w takiej mało w ogóle znanej dzielnicy w w jakiejś takiej zupełnie... Nie została tam nigdy rozpoznana jako aktorka, nigdy też nie wracała do swoich aktorskiej, do swojej aktorskiej przeszłości w żaden sposób. No i próbowano nawet, bo podobno synowa próbowała ją nagrać w ogóle na taśmę, zrobić jakiś wywiad, żeby ona cokolwiek mówiła, ale ona niestety no, nie chciała się dzielić swoimi informacjami ze swojego życia, swoją przeszłością. Co ciekawe, z lat właśnie kariery filmowej pozostał jej pierścionek z ametystem. ten pierścionek, którym pozowała do okładki kina z 1937 roku w dosyć wyzywającej okładki, jak na owe czasy. No i został ten pierwszy egzamin, ten, który obecnie jest w posiadaniu wnuczki, znaczy żony wnuka Iny i właśnie z rodziną pamiątką, jedyną pamiątką z czasów przedwojennych. Jedynym dowodem właściwie, tak, że właściwie, te czasy były. Tak, tak. I właśnie Ina, też wnuki, bo rozmawiałam już z wnukiem Iny, zapamiętali ją jako osobę taką niezwykle ekscentryczną, ale ona miała bardzo, była dla nich bardzo taka przyjemna, mają bardzo same dobre wspomnienia. Na przykład taką historię mi przytoczył wnuk, Inny, że ona kupowała drogie muszelki w sklepie, bo mieszkali przy plaży kupowała drogie muszelki, takie no kupowane e, drogie, drogocenne i ona je chowała w piasku, żeby wnuki szukały. No mm. i podobno nigdy nie mogli ich znaleźć, nie mogli w ogóle zrozumieć dlaczego ona to robi, dlaczego na taką drogą, można powiedzieć biżuterię czy taki klejnot chowa. No a jednak chciała to robić, chciała jakąś taką rozrywkę tym dzieciom swoim zapewniać. No i dożyła 72 lat. Zmarła w 1984 roku właśnie w Middletown. tam też została pochowana, bo to jest artystka, która ma swój grup Myślano, że nie ma tego grobu A ona jednak ma go Ma go w Ameryce W Pensylwanii No i, i też ciekawe jest to, że teraz Kiedy wyszła już prawda o, o nie, No to w ogóle się okazało, że Trzeci mąż i inny miał synów z poprzedniego związku. Ci synowie byli politykami słoweńskimi i oni teraz po, można powiedzieć, 70 latach poznali swojego przyrodniego brata Tadeusza. Rodzina się cały czas teraz poznaje, właśnie ci Skaderowie z Paszami, bo właśnie rodzina Pasz się tam mieszkała w, w Słowenii. No i teraz to wszystko się toczy, to wszystko dopiero 35 się rozwija. Po latach od jej śmierci właściwie udało się odkryć prawda, prawdziwą historię Iny Benity. Warto też powiedzieć, tak jakby, jeśli chcecie zobaczyć, jak Ina Benita wyglądała właściwie, to możecie wejść na fanpage Marka, nazywa się ten y, blog Marekos na Facebooku i tam Marek udostępnił zdjęcia Inny Benity już z czasów, kiedy żyła w Stanach Zjednoczonych i. Trudno, trudno nie oprzeć się że naprawdę Ina Benita była piękną y, kobietą. Tak. I jeszcze chciałem tylko dodać, że ukaże się niedługo, prawdopodobnie za miesiąc może, artykuł na HistMagu, HistMag.org, y, którym przybliżę dokładniej te wszystkie informacje. Też chciałem tutaj serdecznie podziękować osobom, które się przyczyniły do tego odkrycia, czyli m.in. właśnie Grzegorzowi Rogowskiemu z Filmoteki, który odnalazł dokumenty potwierdzające, że była w Maroku. Panu Paszowi, panu Ingo Paszowi, który właśnie wysłał te zdjęcia i dowody na to, że Ina był w Rumspringe, rodzinie skaderów, która udostępniła zdjęcie, panu Januszowi Muraszce, który opowiedział też historię, mi opowiedział i też wcześniej panu Piotrowi Gackowi i jego mama też opowiedziała o właśnie rodzinie Grzesików i o tym, co się działo w Pruszkowie, panu Marcinowi Szczegielskiemu, który też udzielił pewnych informacji. Nie wiem, czy kogoś nie pominąłem, ale jeśli kogoś pominąłem, no to oczywiście przepraszam i wszyscy wiedzą pewnie. No i oczywiście panu Piotrowi Gackowi, który opisał tę historię i jakby przetarł. Szlak pierwszy powiedział wprost, że Ina przeżyła i właśnie pracował nad tym bardzo długo, 15 prawie lat nad tą książką. Czy to oznacza, że historia Iny Benity już jest w całości odkryta, czy jeszcze jest coś do zrobienia? Jeszcze będziemy rozmawiać no, z synem, synami, z wnukiem. Będziemy cały czas, tam, no, będę szukać y, też jakichś tam informacji, drążyć temat, i, i być może z tego powstanie też jakaś książka, może film. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie najważniejsze źródło informacji dla wielu młodych ludzi, czyli Wikipedia, już podała, że te informacje zostały odnalezione, że Ina Benita zmarła w roku 84 we wrześniu w Stanach Zjednoczonych. I cieszymy się, że tak ta historia się rozwiązała, że rozwiązał ją Marek, który jest naszym stałym gościem. I Marku, w takim razie słyszymy się niedługo już na falach kampusa również i trzymamy kciuki i liczymy, że jak coś nowego odkryjesz, to również nam o tym opowiesz. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia mam nadzieję jeszcze. Do usłyszenia.